Mnie się niektóre rzeczy nie podobają. Na przykład ta stara dzielnica cudów, no, nie Działkowskiego. Ja bym to spalił w pizdu. A nie renowacja, no kurwa, jeden spolił się, to go wybudujemy od nowa. Po spolił się, to postawić nowe domostwa, eleganckie, fajne. Raz, dwa, trzy, wybierasz ty. I want to believe, czyli rozmowy niewyreżyserowane. Naszym i Państwa gościem jest kto? Łukasz Kawuła. Tasio. Jeden z najbardziej znanych kibiców Legii Warszawa, Real Madryd. Co? Nie. Czytaj, Chelsea, Chelsea, Londyn, przepraszamy. Chelsea Football Club. Witamy. Chelsea Football Club. Nie ma Chelsea Londyn. Nie ma czegoś takiego jak Chelsea Londyn. Nie ma. Tylko co jest? Jest niebieska Chelsea rodzina. Chelsea Football Club. Chelsea FC. Ale nie ma Chelsea Londyn. Klub londyński. Nie, no, są takie, tak. Ogólnie redaktorzy, kurczę, kanałów sportowych, tym, one te Interia, po prostu piszą Chelsea Londyn, no i każda młodzież to łapie, że to jest Chelsea Londyn. Nie ma czegoś takiego jak Chelsea Londyn. Nie ma Arsenal Londyn, jest Arsenal FC. Nie ma Juventus Turyn, jest Juventus FC. Nie ma czegoś takiego. Po prostu to jest po prostu nieznajomość klubu. No. Boże, do klubu wrócimy, tak, bo okay. Chcemy na początku powiedzieć, dlaczego cię zaprosiliśmy. No właśnie, no, nie wiem. Łukasz Kawuła był pierwszym człowiekiem, który odważył się skrytykować na wizji, napisać komentarze, dlaczego nasze programy są nudne i dlaczego oglądalność jest słaba. No i dlaczego? Tasior powiedział, że brakuje czego? Potu, krwi, zamieszek, wulgaryzmów i prawdziwych rozmów między mężczyznami. Mięsa. Tak. Mięsa. Tak. Bo podcasty. Ja to nazywam podcasty. Prowadzicie podcast jakiś. To musi być jakaś perełka, jakaś wisienka, coś wygrzebać, coś znaleźć, coś, żeby miało pikanterię. Wyciągnąć po prostu. I każdego gościa powinniśmy taką pikanterię wyciągnąć. Tak, wiesz, i wtedy gość... Oni wiedzą? Oni, kurczę, a cholera, a co ja wtedy powiem, a co ja zrobię? Wiesz, właśnie, żeby było takie zaskoczenie. No, są to podcasty niereżyserowane, oczywiście. No nie, no, oprócz tego, że to jest wielki fan, znany na Zawierciu Kozak, jeśli chodzi o wyrażanie opinii, jeżeli chodzi o śmiałość do tego, żeby publicznie wyrażać swoją opinię, to jest też wielkim miłośnikiem jednego ze znanych serialów. I tutaj jest wisienka na torcie. Łukaszek uwielbia Przyjaciół, nie? Friends, to jest jego melodia, nie? To jest jego melodia. Powiedz, a nie wygląda to takiego. Nie? Friends, ja pokaż tutaj do kamery. Nie, to jest niemożliwe. Tak. Powiedz mi, Łukasz, z czego to się wzięło? Taka sympatia do serialu, bądź bardzo pomowego, takiego przyjemnego. No ja też uwielbiam tych aktorów, tak, co występują. Powiem ci szczerze, że to, kurczę, tak, dzięki żonie znowu, bo ona oglądała to, mówię, oglądasz jakieś gówno, mówię, takie pierdoły, mówię, jak to można oglądać? Siadłem z nią raz, no i ją przechytrzyłem, bo ja oglądałem już nie wiem ile razy, ale to dzięki mojej żonie oglądam Przyjaciół. Zaraziła mnie tym? Chyba teraz ją już nudzę, tak naprawdę, bo jak jest możliwość, to o, maraton jest, no to już leci, cały czas. Comedy Central już napierdziela wtedy, wiesz, od pierwszego do końca i wiesz, i mogę tak w kółko, w tej z powrotem. To wszystko, nie to, wiem, wszystko to, co kochasz, masz na rękach tatuowane, to pokaż tatuaże, co masz na rękach. Bruna, mam na plecach. A Bruno, czyli... Bruno, mój syn, drugi. Syn, no. Na plecach mam Maksymiliana. No, tam, tutaj. Tutaj mam ateizm, czyli niewiara. Mm. No tu mam jakieś tam słoneczko, tu mam... Wiara w niewiarę. Tu mam pankowską pajęczynkę. A tam jest, no, jakiś, a tu napis, mam oczywiście... tam jeszcze jakiś napis jest. A wiesz co, to jest przepis na zupkę chińską. Nie, to jest sajgonki w cieście albo kurczak w cieście. Kurczak w cieście na otro. Na otro, tak dalej. Tak. No tu jest... A tutaj jest... To jest kapusta po pekińsku. To jest po pekińsku. Po pekińsku. No i tu jest Chelsea, no. Chelsea. Tu jest Chelsea, cała Chelsea. Yes. Tu jest całe niebieskie Chelsea. Tu jest pachę, czyli zielsko głowy, jaranko, wiadomo. Tutaj mam biała z poglądami. Co to jest? Biała z poglądami. Biała z poglądami. Whitey with attitude.
Ja tak się, tak się, no, tak się określa. Była taka kapela lat 90. Niggas with Attitude, czyli czarnuchy z poglądami, ja jestem biała z poglądami. I jakie poglądy ma? Teraz? No to teraz. A polityczne. A to po coś ty tu przyszedł? Jak to po co? My tutaj zapraszamy tylko wyrazistych. Paweł Kmiecik powiedział, że my tu tylko zapraszamy kandydatów w kampanii. Kmietka, to nie mieszajcie w to, bo ja z nim nawet nie mam ochoty rozmawiać, bo to jest... Czemu tak źle mówisz o nim? No bo trzeba zbierać fakty najpierw, żeby się wypowiadać o kimkolwiek. I czekajcie, bo teraz jeszcze jedno, nie wiem czy tam będzie widać, stop pomówieniom. Oczywiście. To jest też znana akcja. Tak. Wszyscy znają. Mój bardzo dobry kolega z Warszawy, Andrzej Żuromski, prowadzi tę akcję od, już nie pamiętam ilu lat, ale jestem od początku z nim. A Paweł pomaga kogoś? Ale nie zbiera faktów, tak jak należy. No jak można powiedzieć o kimś, że wyzyskiwuje, że robi nie wiadomo co? Ale jak gość nie bierze ani złotówki za to. No ale to powiedz... A ja powiedz, nie imionami. No ale chciałeś, żebyśmy mięso mieli w programie, mięso. Dobrze, to ja mogę powiedzieć tak. Prezes Warty Zawiercie, mój bardzo dawny przyjaciel. Tak? Oczywiście, chodziliśmy razem do żłobka. Jak można komuś zarzucać branie pieniędzy, skoro gościu od 2019, od kiedy został prezesem, nie wziął ani złotówki. A prezesem gdzie został, gdzie prezesem został z pasji, z chęci pomocy. Ale to mógł zostać prezesem koła wędkarskiego, a nie klubu piłkarskiego. Może ale zostanie ma ambicje, ale może, ma ambicje, może zostanie. Słuchaj, oprócz tego jest też wielkim kibicem Ligi Angielskiej, dokładnie Liverpoolu. No. To tam akurat, nie moja drużyna, tylko czerwoni. Ja jestem niebieski, on jest czerwony. No. Ale wiesz, stricte jak się spotykamy, ale to Paweł nie ma problemu. Paweł tak źle o nim napisał, tak? Nie, nierzetelnie prowadzi zawierdziańskie.pl, na którym coś tam sobie pisze. Ale fakty nie zgadzają się. Ja się nie zgodzę z tobą. A ja się z tobą nie zgodzę. Jak oceniasz w porównaniu do rodziny Chelsea, jak oceniasz zawiercińskich kibiców? Alurą Virtu, Warta Zawiercie, CMC Warta Zawiercie. Chodzisz na jeśli mecze? Chodzi o... Ale nie, ja nie mówię tylko o to, o przynależność drużynową, tylko jako zorganizowanie, bo na przykład mnie to strasznie imponuje, nie? Że oni są fajni, ciekawi, pełni pomysłów. Mm-hmm. Fajnie, super. A czy wszystko to jest fajnie. Tylko tak. Według ciebie? Czy oni trzymają jak... Krótko i na temat. Wiesz czemu? Bo już ci powiem dlaczego. Ja na Aluron jeszcze, nawet nie wiem czy Aluron wtedy był, czy CMC, po prostu była Warta Zawiercie. Mhm. Jakiś tam sponsor pewnie był poboczny. Chodziłem sobie z dzieciakami, nie wiem, to czwarta liga była czy coś. No, oglądaliśmy sobie mecze. Garstka, kibiców była, garstka. Zaczęło się od awansu, jak graliśmy w playoffach z AZS-em Częstochowa. Nagle bum! Napierdziele, ja z dziećmi idę. Tak, awans do plus ligi, ale ja ostatni... Ja idę z dzieciakami, mówię, tak, ostatni mecz przełomowy, bo też tak się wchodziło na mecze normalnie i ostatni mecz, kiedy walczyliśmy o wejście, tak. 5 złoty bilet kosztował. Już się okazało, że pełne trybuny. Ja już siedziałem, przy barierce stałem. Ja nie kpię z tego. Na Aluronie po prostu sobie oglądam, wspieram, bo z dzieciakami chodziłem, oni sobie mogli wejść na parkiet, pograć, piłkę dostali od jednego czy drugiego zawodnika. Teraz oczywiście stricte plus ligi są takie te realia, że kratki, nie ma wejścia, nie wiem, czy oni się boją tych dzieci, czy coś. No zamiast dać piłkę w przerwie meczu, kurde, nie chcę, porzucają, czy coś. No więc jak to dzieci, Ale niestety... tutaj apel do, proszę posłuchać tak, do plus ligi, tak, żeby plus ligi zrobić, żeby zachęcać, zaszczepiać w dzieciach zamiłowanie wiesz, do drużyny, jak dostaniesz, a jak zacznie się od siatkówki, a kończy na na przykład to jest bardzo sportu, fajne, nie? Jeśli chodzi o piłkę ręczną. Tam nigdy nie ma problemu. Idzie sobie na piłkę ręczną. Teraz, ale jakbyśmy byli... Nie wiem, pewnie jak idziemy znowu wyżej, też jak będzie to ta wyższa klasa, to też może być rzeczywiście brameczki i tak dalej, nie ma wejścia, dzieci sobie już piłeczki nie dotkną, nie porzucamy. Nie wiem, to są przepisy. No. Łukasz Hawuła, który mimo koligacji rodzinnych... A właśnie, to Hawuła. Oczekuje się od pani Beaty Hawuły, szefowej PiSu i przewodniczącej Rady Miasta. Znaczy, nie ja się odczepiłem. Ale odczepiła się ode mnie ona. Nie, odżegnujesz się na Facebooku. Nie, to w ogóle napisałeś, się... Ale w ogóle napisałeś się na Facebooku. Ja mam na całą politykę. Na mój post, kiedy weszliśmy w konflikt, pamiętasz?
Czekaj, naparzaliśmy się tak. Przecież Łukasz. No przecież ty, no, ty powinieneś być bliżej PiS-u. No, jak ty możesz, mając nazwisko zbliżone, będąc w rodzinnym... Ja mam być bliżej PiS-u? No, jak, a ty mi chcesz... Co to ja znaczy nie zbliżone? No. Przecież chyba takie same, nie? Rodzina nazwisko Chelsea zbliżone. Rozumiem, zbliżone. Ale rodzina Hawuła nie rozumiem. I teraz weszliśmy w konflikt komentowaliśmy sobie wzajemnie, a ty napisałeś mi, weź się ode mnie od stosunku, bo ja nie jestem pisiur. No k***a, jak możesz mnie do pisiura porównywać? No, nazwisko zobowiązuje. Ja po pisie jadę jak się tylko da, ale z drugiej strony teraz po każdym jadę, bo jestem apolityczny, ale PiS to jest największy wróg Polski. Kurwa, z czym wróg Polski? Przecież ty jesteś prawicowy człowiek. Ja jestem prawicowy od kiedy? Ja byłem prawicowy. Przypominam, ja byłem prawicowy. A teraz jaki jesteś? Lewicowy? A teraz jestem apolityczny. Co to znaczy? Czyli mam f***ane na politykę. To znaczy, dobrze, ale poglądy wywalone masz. Jaja. Ale wiesz, poglądy wiesz, masz. Nacjonalistyczne. Patriotyczne. No ale jesteś patriotą. No to jest patriota idiota. Patriota. Tak. Kocham swoją Polskę, jaka by nie była. Ale nie muszę się zgadzać z tym, jak ona funkcjonuje. Po prostu nie mogę tego zdzierżeć, jak to teraz wygląda. No k***a Jaruzelski, przepraszam, kurwa znowu zaczyna działać, tak? Nie, wywalone mam jaja na takie coś. Nienawidzę k***a PiS-u, nienawidzę PSL-u, PO, k***a Konfederacji. Przepraszam. Ale za co Konfederacji? Konfederacji? Za zabranie wolności, o którą k***a, czyli od kiedy ja mogłem oddać głos na Korwina. Czyli od 98 głosowałem na Korwina zawsze. No ale co, jaką część wolności ci zabrali? No, Nie, kobietom. Czyli ty jesteś... Tak, ja jestem za kobietami. Aborcją. Jestem za kobietami. Za aborcją. No, nie, za kobietami. No, ale jak za wolnym wyborem. No wybór wolny. Wolny wybór. Czyli Konfederacja sama sobie strzela w kolano. No, jest wolnościowa, czy nie jest wolnościowa? Ty jako korwinista chodziłeś na marsze. Tak. Chodziłem na marsze. Tak. Sam roznosiłem ulotki. Dobrze, to masz pod kontrolą tą Radę Miejską, czy nie? Nie. Nie masz? Nie. A siostry cię lubią, czy cię nie lubią? Czy cię wyrzucili z rodziny za takie słowa, jak co przed chwilą? Wiesz co, mam. A wy je masz, czy wy***ny jestem? To jest trochę tak i trochę tak. Bo ja mam przez to, że mam, a ktoś mógł mnie za to, że ja mam. Ale przyznają się do ciebie, czy nie? Nie wiem, tego nie wiem. Moja siostra Paulina, no? Myślę, że zawsze się do mnie przyznaje i ja się do niej też zawsze będę przyznawał. Mhm. Bo ja ją kocham i myślę, że ona mnie też kocha. Po prostu to, że jest no, akurat w PiS-ie, no to trudno, no tak wyszło. A kuzynka? A kuzynka, no to już jej sprawa, no. No wybrała za bardzo. Ale czy ty się przyznajesz? Do kuzynki? No, wolałbym się spotkać bardziej z Krześnicą. Krześnica fajniejsza. Tak, bo to moja Krześnica, no. No dobrze, to jak oceniasz Radę Miejską, pracę radnych? Zawodowo. Nie mówimy rodzinie, bo nie, rodzinie nie możesz nic powiedzieć. Jak oglądam to na Facebooku i tam później czytam, bo na Facebooku jest czasem ta, na live'ie, nie? Ta cała rada. No to tak, jak tak oglądam, to mówię, no kurwa, niezłe trolle. No to każdy można by tak powiedzieć. No tam kurwa każdy jest jakiś imbecylowany. Bawimy się tylko w nazewnictwo. No to jak oceniasz Radę Miejską? Łukasz, powiedz mi tak. To a może ty byłbyś Paweł. Lepszym radnym niż oni? Nie. Jakbym miał być radnym, to już bym dawno był. Tak myślisz? Tylko zrezygnowałem z polityki. Tak, startowałem przecież, kurczę, z odnowy. Ty startowałeś z odnowy? Tak. Nie. Co, ty nie wiedziałeś? Nie. No widzisz. Nie, no Paweł, nie przygotowany jest. To ile miałeś głosów? To niedużo chyba. Nie, bo zrezygnowałem. Moje sumienie pozwala mi na to, żeby po prostu się... Ale w trakcie zrezygnowałeś? Nie, psychicznie bym się wykończył. Ja jestem bardzo emocjonalną osobą, która po prostu niektóre rzeczy musi powiedzieć. Właśnie, tak jak teraz jestem... Bez poprawności bo jestem politycznej. Bez poprawności tak. politycznej, właśnie. A ja jestem właśnie taki, że... No, poprawność. Więc... Mogę sobie mówić, co będę chciał. Mogę po prostu nie zgadzać się z nikim. A w polityce nie... A w polityce byś musiał się zachować tak, jak należy. Ja tego nie stosuję, bo ja jak mam coś do powiedzenia, to ja to powiem. A później bym musiał słyszeć, tak nie możesz mówić, czy coś. Wie, no, wiesz.
A, czyli Łukasz Konarski w pewnym momencie Cię przekonał do swojej wizji miasta. Nie, ja byłem razem z nim, byłem również, wspierałem Basię Kozioł, tak, oczywiście. Mieliśmy wizję swoją. Ja miałem pomysły swoje. To jest, wiesz, ja miałem swoje pomysły. W przypadku Ciebie to jest takie, to jest dwuznaczne trochę, nie? Dlaczego dwuznaczne? No, bo miałeś wizję. No. No bo ja zawsze mam wizję jakąś. Jak coś robię, podchodzę do czegoś, to ja mam wizję. Muszę to realizować, albo się w tym w pełni zrealizuję, no, albo po prostu przestanę i okej, pomagałeś Łukaszowi wygrać. Jak oceniasz, oczywiście, że pomagałem. Jak oceniasz teraz po 2 latach rządów? Jak oceniam? No jakoś mnie to nie dotyczy. Ja bym jak to znaczy nie dotyczy? Ja na pewno bym mniej zainwestował w Marszałkowską. Mnie się niektóre rzeczy nie podobają. Na przykład ta stara dzielnica cudów, no, Niedzielkowskiego. Ja bym to spalił w pizdu. Renowacja, no kurwa, jeden spolił się, to go wybudujemy od nowa. Spolił się, to postawić kurwa nowe domostwa, eleganckie, fajne, a nie reinwentalizować, czy jak się tam mówi. Tu się akurat zgadzam z tobą. No widzisz, no, dlatego jestem apolityczny, bo ja mogę powiedzieć, co ja myślę o tym. Ja bym to zbuszył i postawił nowe. O, widzisz, piąteczka, bo ja też bym tak chyba zrobił. Mnie się wydaje, że nic więcej nie dogramy. A wierzę w to, że Tasior jest pierwszym gościem, który bez kozery powie to, co myśli. Bez kozery oceni każdego człowieka. Bezkompromisowy i absolutnie szczery. W to wierzymy. W to wierzymy. Takich gości zapraszamy do naszego programu, bo do ten następny program... Następny medyk! 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 Chodź tu do nas. Do nas już w naszej sifie na kanapie był Łukasz Kawoła. Czemu pseudonim? No, Jurek Janowska wprowadził nam sitwa. No właśnie, tak, sitwa, Jurka, to, właśnie jesteś się naszą sitwą. W naszej sitwie. Łukaszu Habule, Habuła, zwanym dalej Tasior. Tasior. Wielka to dla mnie przyjemność. Człowiek, który ma na wszystko. Tak. Człowiek, który miał na wszystko, był naszym i Państwa gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. To była wielka przyjemność. Dużo będzie wypikanego. Paweł, chcesz dodać coś na koniec? Nie, ja bym chciał spytać w ogóle skąd ten Tasior. Bo tu tak. Tasior, sam sobie wymyśliłem. Poczekaj. Ksywę sobie sam wymyśliłeś? Tak. Uwierzcie mi, każdy miał w latach 80. ksywkę. A on jaką miał? Nie miał, bo on jeszcze nie mieszkał z nami. Aha. On jeszcze nie mieszkał na naszej ulicy. Ja wiem, jaką miał. No nie wiem, siwy teraz może. Jakby za 5 lat będzie łysy. To tak jak ja! W latach 80. każdy miał jakąś ksywkę, nie? Ja byłem fanem animków. I tam był taki mały kaczor Tasior latał. I ja powiedziałem, ale jestem nie Tasior. Ale jesteś ani mały, ani kaczor. Ale wtedy byłem, no. I tak zostało, wiesz. Po prostu sam sobie wymyśliłem psywkę. To jest k***a fenomen. Ale jesteś prawdy, że ja bym wolał o Cadillacu pogadać. Bo nie zmieści nam się Cadillac. I co ci ten Cadillac, chłopie? Przecież miało być mięso, a nie Cadillaki. Cadillaka to se zostawi, wiesz... Cadillakiem was przejadę. No. Nie przejadę. Rozjedziesz nas Cadillakiem.